Podrożał prąd, mnie to bardzo boli. Podrożał gaz, też mnie to bardzo boli. Drożeje jedzenie, drożeje wszystko, konflikty na świecie, pandemia. W epoce lodowcowej bodajże Maniek, ten mamut czy ten tygrys, że poklepanie po ramieniu czasem jest lepsze niż półroczna terapia. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marcin, a Wy jesteście na kanale Bez Ściemy. Dzisiaj zupełnie wyjątkowo, ponieważ jak sami widzicie, film jest pionowo, a nie poziomo, a to oznacza, że chciałem ten film po prostu wyróżnić i jakby chciałem go jakby odseparować od tego wszystkiego, co robię na tym kanale, bo będzie dzisiaj po prostu taka wrzutka, taka mega spontaniczna wrzutka dotycząca tak naprawdę, no to w zasadzie motywacji, pozytywnego myślenia, inspiracji w tych trudnych czasach. Od 2 lat zmagamy się z ogólnoświatową pandemią. Teraz ludzkość zaczęła się zmagać z konfliktem, który dzieje się na Ukrainie, który jest bardzo, bardzo przykry i bardzo bolesny w sumie dla nas wszystkich, bo no, jesteśmy zmuszeni patrzeć na cierpienie ludzi. No i szalejąca inflacja, podwyżki, wszystko drożeje. No i wszystkie te wydarzenia oczywiście u każdego z nas powodują stres, stany depresyjne i frustracje. I ja właśnie tak przeglądając teraz komentarze pod moimi filmami i pod filmami innych osób, które właśnie nagrywają, innych youtuberów, którzy nagrywali filmy jakieś dotyczące właśnie wydarzeń przez ostatnie 2 lata i tego, co się teraz dzieje, i o podwyżkach, o inflacji. I po tych komentarzach widzę, że no jest mnóstwo frustracji wśród ludzi, wśród naszych rodaków. Ludzie wylewają swoją frustrację poprzez hejtowanie innych, poprzez no, wręcz jakieś nienawistne komentarze w stosunku do innych. I ja chciałem się jakby do tego odnieść i być może w tym momencie już ktoś mnie zhejtuje, ktoś się wkurzy na mnie, jak powiem to, co za chwilę powiem, ale zanim to zrobisz, to poczekaj jeszcze chwilę, zobacz, co mam do powiedzenia i dopiero zdecyduj, jak mi na to odpowiedzieć. Ja uważam, że powinniśmy zaprzestać takim zachowań, takim nienawistnym zachowaniom, panować nad swoimi frustracjami, panować nad swoimi emocjami, bo to naprawdę do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Moi drodzy, czy nie zauważyliście, że tak naprawdę jesteśmy podzieleni, my jako społeczeństwo? Nie mówię tylko o Polakach, ale o ludziach. Czy nie zauważyliście, że po prostu dzielimy się za bardzo? Nie mówię, jaki jest powód tego, kto na to wpływa, komu na tym zależy, czy to po prostu zbieg okoliczności. Chodzi mi tylko o to, że jesteśmy jednym gatunkiem, ludzkością, i czy nie powinniśmy się wspierać, czy nie powinniśmy po prostu jakoś ze sobą współdziałać, szczególnie właśnie w tych trudnych czasach, pocieszać się, poklepywać się przysłowiowo po ramieniu, jak to powiedział kiedyś w epoce lodowcowej bodajże Maniek, ten mamut czy ten tygrys, że poklepanie po ramieniu czasem jest lepsze niż półroczna terapia, no to może powinniśmy się tak czasem poklepać po ramieniu i powiedzieć sobie, stary, czy tam dziewczyno, będzie dobrze, tak? Ja wiem, że to motywacyjnie bardzo brzmi. Ja nie jestem mówcą motywacyjnym i nie aspiruję do tego, tylko chciałem się podzielić moim doświadczeniem. Chciałem powiedzieć, jak ja się odnoszę do tego wszystkiego. Ja też, tak jak Wy, przeżywam te wydarzenia pandemiczne. Ja też przeżywam te tragedie, która się dzieje podczas konfliktów zbrojnych, nie tylko na Ukrainie, ale wszędzie indziej na świecie. Ja też przeżywam to, że są podwyżki, że rosną ceny gazu, prądu, że inflacja szaleje, że głód zagląda do naszych domów. Ja też to przeżywam i mówi Wam to ktoś, kto nie jest milionerem, kto nie jest bogaty, kto po prostu jest taki sam jak większość z Was. I mówi do Was ktoś, kto ma dużo problemów w życiu, bo ja mam 3 takie no naprawdę bardzo poważne schorzenia, które będą mi towarzyszyć prawdopodobnie do końca życia i bardzo utrudniają, bardzo odbierają komfort mojemu życiu. Ja wychowuję od 11 lat dziecko autystyczne, w sumie od 13 lat, bo mój syn ma 13 lat, ale od 11 lat wiem, że ma autyzm i od 11 lat borykam się z tym jego autyzmem, więc mówię Wam to po to, żeby Wam powiedzieć, że mi też nie jest łatwo, ale naprawdę myślę pozytywnie i uwierzcie mi, że to nie jest tylko gadanie, nie jest to tylko głupie gadanie w postach na Instagramie, nie jest to tylko głupie gadanie mówców motywacyjnych, ale taka frustracja i takie myślenie negatywne
w sytuacji, kiedy no, dzieje się negatywnie też w naszym życiu, nic nam nie pomoże, a wręcz przeciwnie, zaszkodzi i to na 100%. Wiem to z własnego doświadczenia. Jeżeli dzieje się coś złego w naszym życiu i my będziemy jeszcze dodatkowo wlewać oliwy do ognia i myśleć negatywnie i frustrować się i hejtować innych, to jestem tego 100% pewien i jestem głowę w stanie oddać, że w takiej sytuacji jeszcze pogorszycie sytuację. Tak, w negatywnej sytuacji negatywne myślenie, negatywne emocje i takie negatywne, nieprzemyślane zachowania na 100% pogorszą waszą sytuację. Tego jestem więcej niż pewien. Natomiast pozytywne myślenie, racjonalne zachowanie, analizowanie i logiczne myślenie może nie zmieni waszej sytuacji, że nagle staniecie się milionerami i będziecie mieszkać na pięknej, egzotycznej wyspie, ale na pewno, ale to na pewno poprawi waszą sytuację chociaż trochę. Więc pogarszamy swoją sytuację, czy może ją jednak poprawmy trochę, co? I mówi to do was ktoś, kto ma naprawdę sporo problemów w życiu. Tak jak mówiłem, trzy poważne schorzenia, autystyczny syn, dwa bankructwa na swoim koncie mam już, bo tam gdzieś niewłaściwie zainwestowałem pieniądze. I jeszcze parę innych problemów w rodzinie, naprawdę bardzo poważnych, bardzo chorych rodziców. I także, moi drodzy, nie mówi wam ktoś, kto się w czepku urodził, komu się udało i łatwo mu się powtarza. Po co się hejtować? Ja pewnie zhejtuję mnie teraz parę osób, pewnie napiszecie mi coś głupiego. No i powiem wam tak, ja przeczytam te wasze komentarze, albo je skasuję, albo je po prostu zignoruję. W ogóle mnie one nic nie przejmią, że tak powiem, nie wpłyną na moje życie negatywnie, bo ja jestem pozytywnie nastawiony, więc nic nie jest w stanie pogorszyć, że tak powiem, mojego nastawienia do życia. Także, moi drodzy, napiszecie te komentarze i mi pomożecie, no bo połechtacie algorytmy, które będą, bo algorytmy działają dobrze, są stymulowane niezależnie, jakie komentarze piszecie, ale pogorszycie tylko swój stan dodatkowo. Nikomu jeszcze się w życiu nie poprawiło podczas myślenia negatywnego. Nikomu. I to jest po prostu niemożliwe i to jest pewne jak matematyka, jak 2 plus 2. To są prawa kosmosu i wy tego nie zmienicie. Myślicie negatywnie, będzie wam jeszcze gorzej i jestem tego 100% pewien. Natomiast zastanów się, podrożał prąd, mnie to bardzo boli, podrożał gaz, też mnie to bardzo boli, drożeje jedzenie, drożeje wszystko, konflikty na świecie, pandemia. I ja w tym momencie, poddając się temu, czyli myśląc negatywnie, co mogę zrobić? No, pogorszę życie moje, mojej rodziny i pogorszę w ogóle stosunki też w ogóle z otoczeniem, ze znajomymi, bo będę po prostu emanował tymi złymi emocjami. Także nastaw się pozytywnie. Ktoś mi powie, no jak mam się nastawić pozytywnie, jak nie mam co jeść? No to jeżeli uspokoisz myśli, jeśli uspokoisz emocje, to ci gwarantuję, że przyjdzie ci coś do głowy. Przykład mój z dzisiejszego rana. Nastawiłem się pozytywnie, bo zawsze rano nastawiam się pozytywnie i zastanawiałem się, co tu jeszcze zrobić, żeby teraz jakby dorobić na te, przez te rosnące rachunki, żeby jakby to zbilansować. No i moi drodzy, i po prostu pochodziłem po takich tak zwanych charity shops tutaj w Wielkiej Brytanii albo jakichś komisach, podzwoniłem do ludzi, którzy wyprzedają swoje używane rzeczy i kupiłem od nich te rzeczy i sprzedam je trochę drożej, a wiem, że sprzedam, bo już siedząc tu na parkingu wystawiłem dwie rzeczy, wystawiłem więcej rzeczy, wystawiłem w sumie 12 rzeczy na takie platformy jak eBay, jak Gumtree, jak Allegro, no Allegro w Polsce, no tutaj nie ma Allegro w UK, ale ja wam przykład podaję, czy OLX w Polsce i już dwie osoby się do mnie odezwały, spośród tych 12 rzeczy już dwie rzeczy sprzedałem z jakimś tam zyskiem. Także na przykład takie coś, posiedzisz, pomyślisz logicznie, skupisz się, uspokoisz emocje, dojdziesz do wniosku, że możesz sobie na przykład tak dorobić i dorobisz powiedzmy parę stówek w ciągu miesiąca i będziesz miał na te podwyżki. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że głupio gadasz, ale nie zmienimy decyzji naszych polityków od tak. Nie zmienimy. Wiadomo, że to decyzje polityczne wpływają na to, że są podwyżki, że są konflikty i tak dalej, ale od tak nie zmienimy. Negatywnym myśleniem tego nie zmienimy. Więc skupmy się na tym, żeby zmienić coś wokół siebie, dla siebie i naprawdę, bo to chodziło mi o to, żeby wam udowodnić, uświadomić, że to nie są czcze słowa, że to nie są puste słowa, że pozytywne myślenie poprawi nasze życie. Nie, to nie są puste słowa. Tak jest.
negatywne myślenie wyzwala różne substancje chemiczne w Twoim organizmie, które też wpływają negatywnie na Twoje procesy myślowe, które wpływają negatywnie na Twoje ciało, więc Twoje ciało też będzie chorować. A będziesz myślał pozytywnie, to będziesz myślał trzeźwiej i prędzej wyjdziesz z jakiegoś dołka przy pozytywnym myśleniu, niż przy załamywaniu się, hejtowaniu innych i wylewaniu swojej frustracji. Sorry za ten wykład, ale po prostu chcę, żeby na tym kanale były też takie filmy motywujące, bo jeżeli ja uznaję, że dla mnie coś działa w moim życiu, to chcę się z Wami z tym podzielić, bo mam nadzieję, że dla Was też coś zadziała, bo jesteście moimi widzami, ja Was bardzo szanuję i po prostu chcę, żebyście czerpali jakąś wartość z tego kanału. I, no i jesteśmy ludźmi, tak? Jesteśmy ludźmi, jesteśmy ziomkami, jesteśmy Polakami, jesteśmy jednym gatunkiem i jak mogę, tak Wam chcę pomóc, po prostu, no zwyczajnie. Trzymajcie się, ja jestem Marcin, to jest kanał Bez Ściemy, ja Wam życzę miłego dnia i pozytywnego nastawienia.